Dzień dobry. Nazywam się Kamil Kartasiński. Jestem autorem książki Chłopak z Wehrmachtu, żołnierz Andersa, która jest dostępna w bibliotece w Wyrach. Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do lektury mojej książki, która opowiada o losach 17-letniego Jana Szymczyka. Podczas II wojny światowej został on powołany przymusowo do Wehrmachtu, walczył w okolicach Wrocławia, a następnie wojenny los rzucił go na zachód Niemiec, gdzie dostał się do alianckiej niewoli. Tam przez pewien czas przebywał w obozach jenieckich pod kontrolą Amerykanów, a następnie z biegiem szczęśliwych okoliczności udało mu się dostać do Wojska Polskiego, a dokładnie 2. Korpusu Polskiego. Historię jego życia opisywałem przez kilka lat. Udało mi się zebrać bardzo wiele interesujących informacji o jego życiu, ale również dotarłem do rodzin oficerów, pod którymi on służył w czasie swojej wojennej służby. Wiadomo, mamy teraz trudną sytuację pandemiczną, ale jeżeli warunki pozwolą, to być może w miesiącach letnich uda się również zorganizować, oczywiście w zachowaniu całego reżimu sanitarnego, jakieś spotkanie w plenerze, na które ja, nie ukrywam, bardzo czekam i pewnie Państwo również. Serdecznie zapraszam do lektury mojej książki, która jest dostępna w bibliotece w Wyrach, a na sam koniec chciałbym również przeczytać krótki fragment mojej publikacji. Zachęcam do zapoznania się oraz życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Chłopak z Wehrmachtu, żołnierz Andersa, fragment wstępu. Witam Cię, przyjacielu. Tymi słowami za każdym razem witał się ze mną pan Jan Szymczyk, główny bohater niniejszej książki. Mogłoby się wydawać, że w ciągu kilku lat naszej znajomości słowa jego przywitania spowszechniały i stały się dla mnie po prostu normalne, jak kawa czy herbata, przy której prowadziliśmy nasze wspólne rozmowy. Nigdy się tak jednak nie stało, a słowa te są dla mnie za każdym razem wyjątkowe oraz pełne ciepła. Jan Szymczyk urodził się 16 lipca 1927 roku w Orzegowie. W roku 1944, mając niecałe 17 lat, został zaciągnięty do Reichsarbeitsdienstu, a kilka miesięcy później do Wehrmachtu. Został skierowany wraz ze swoją jednostką w okolice Wrocławia. Brał udział w zorganizowaniu obrony tego miasta twierdzy. Na początku lutego 1945 roku został ranny w rękę pod Malczycami nad Odrą. Odniesiona rana umożliwiła mu ucieczkę na zachód Niemiec przed nacierającą Armią Czerwoną. W początkach kwietnia trafił do amerykańskiej niewoli na terenie Nadrenii północnej Westfalii. Przez ponad miesiąc przebywał w różnych alianckich obozach, aby w czerwcu zostać żołnierzem 2. Korpusu Polskiego. Przez kolejne 2 lata stacjonował we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii. W maju 1947 roku powrócił do Polski, gdzie osiadł na stałe, ożenił się i przez długie lata pracował w hutnictwie. Poznałem go w 2009 roku, będąc uczniem jednego z katowickich liceów.